Zawsze warto sprawdzić, czy narzędzie, którym mierzymy, jest dobre. Dlatego na przykład przy tym zegarku ustawimy sobie 0. Zawsze patrzmy pionowo na wskazóweczkę, żeby nas nie kłamało. Później bierzemy i kilka razy naciskamy. Jak widać, zegar wraca, czyli wiemy, że jest ok. Niestety zegarek długo, długo leżał i musiałem sobie go lekko przesmarować tutaj na górze i tutaj na dole. Kolejnym etapem będzie sprawdzenie, jak alternator się zachowuje z oryginalnym kółkiem. Jak widzimy, tutaj mamy taką malutką kreseczkę zrobioną, czyli to jest nasz punkt kontrolny, czyli jak zrobimy 360 stopni, powinno wrócić do tego samego miejsca. Mamy mniej więcej zegar ustawiony na 0. Niestety warunki, w jakich czujnik jest zamocowany, to jest, jak to się mówi, troszkę kosmos. No ale w warunkach domowych ciężko to wykonać. Jakby kogoś kiedyś interesowało, gdzie takie monstrum po coś powstaje, to kiedyś się dowiecie. Czyli tak. Mamy zegar ustawiony praktycznie na 0, prawie że. I mamy tak, małą wskazóweczkę na ciągu, czyli coś takiego 35 setek mamy na ciągu. No i spróbujemy pokręcić, jakie mamy bicie na oryginalnym kółeczku. No widać, że mamy 10 setek, 12, przeskakujemy do 20. Po 20 się trzymamy i wracamy do zera naszego. No, plus minus jedna setka, bo nie trafiliśmy. Nasz powrót powinien być gdzieś tu. Jak widzimy, no, pół setki. Wszystko gotowe do odpalenia. Niestety mamy system awaryjnego odpalenia. Troszeczkę tutaj mamy nasyfione, ale damy radę. Mamy tak mniej więcej po 8 V. Na razie mamy obwód przerwany. Teraz zobaczymy, jak to się odpali. Co się będzie działo? Prąd, który nam płynie przez alternator. No. Jest w granicach błędu. Zobaczmy teraz, co będzie się działo. I zacznie chcę odpalić. Bo. Zapomniałem blokadę. Ale blokada już jest. Lecimy, póki jeszcze wiertarka chce współpracować. Tutaj mamy obwód przerwany, więc teoretycznie to, co widzimy, to sposób nam daje sam alternator. A jak podłączymy kabelki, widzimy, że od razu coś nam tutaj ładuje. Prądu de facto nic nie widzimy. Tutaj na tym jednym fajnie widać, że coś wskazuje, coś odryka. Dopiero podłączymy teoretycznie ładowanie. Za dużo się nie zmieniło, poza tym, że mamy 19 V i nam bije w górę. To jest dobry znak. Jedynie co, to mam problem z gaźnikiem. Jest problem z gaźnikiem, przez co niestety muszę odpalać wiertarkę. Ale jak widać, coś nam ładuje.